konstrukcji rządu, no i jeszcze echa tego wydarzenia, tłuką się reakcje, też występują bardzo silne, przekładają się na opinię publiczną, co można było zauważyć 10 stycznia podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli złowrogi Antoni Macierewicz, już w tej chwili prosty poseł, bo jak pisze Gazeta Wyborcza, ze wzgardą odrzucił propozycję powierzenia mu funkcji wicemarszałka Sejmu, w związku z tym wicemarszałkiem Sejmu zostanie pani Beata Mazurek. No więc nie wiadomo, czy złowrogi Antoni Macierewicz był tam, czy nie był, a jeśli był, to już nie w pobliżu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż pan prezes Jarosław Kaczyński wylewnie dziękował i chwalił bardzo uczestników miesięcznic smoleńskich z Antonim Macierewiczem na czele. No, trudno tutaj uznać, że to jest objaw chwały, jeżeli Antoni Macierewicz został zdjęty z złowrogi. Oczywiście Antoni Macierewicz został zdjęty z funkcji ministra obrony narodowej w sposób, który posłanka Anna Sobecka określiła jako upokarzający. No więc chyba raczej na pewno nie jest to tytuł do chwały. W każdym razie, jeżeli to tak ma wyglądać chwała w wydaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to niech nas Bóg broni przed takimi objawami. Chwała przemawia trochę inaczej, no ale być może, że pan prezes Kaczyński tego nie wie. On zresztą, ja to już wielokrotnie mówiłem, uważa, że wszyscy inni ludzie powinni się dla niego poświęcać, że jest to po prostu taka moralna powinność każdego człowieka, żeby się poświęcał dla Jarosława Kaczyńskiego. To nawet może być wielka siła. Józef Piłsudski też coś takiego w sobie miał. Wspomina o tym Adam Grzmała-Siedlecki, kiedy to raz spacerował po Zakopanem w towarzystwie Stefana Żeromskiego. No i Stefan Żeromski zaprowadził go tam, gdzie Piłsudski mieszkał, w takiej oficyny zbitej z desek, no proletariacka mizeria, krótko mówiąc. No i opowiedział mu historię, że zaszedł tam kiedyś do Józefa Piłsudskiego, który siedział tam w tej izbie w kalesonach, bo jedyną parę spodni oddał do zacerowania jakiemuś tam łaciarzowi. No i układał sobie na stole pasjan. No, że Romski próbował go zagadywać, a to o tym, a to o tamtym. No i wreszcie widzi, że tam odpowiada mu Piłsudski półsłówkami. Pyta go w związku z tym, czy sobie założyłeś coś przy tym pasjansie. A Piłsudski powiada zupełnie serio: tak. Powiada, jak mi wyjdzie, to będę dyktatorem Polski. Więc Żeromskim to wstrząsnęło, bo sen o dyktaturze w sytuacji bez portek, no, wydał mu się niesamowity. To rzeczywiście uznał, że to jest ilustracja takich wyobrażeń Józefa Piłsudskiego na temat własnego przeznaczenia. To w polityce może być wielka siła, tyle tylko, że Jarosław Kaczyński niestety nie jest trochę mniejszego formatu politykiem niż Józef Piłsudski, chociaż i do niego tam różni ludzie mają wiele zastrzeżeń. On przynajmniej potrafił sprostać roli, jaką mu historia napisała, często bez jego wiedzy i zgody, no ale to trudno. Natomiast Jarosław Kaczyński uważa tylko, że wszyscy inni ludzie powinni się dla niego poświęcać. A dlaczego? Ano to tego już nam nie wyjaśnia. Znalazło to nawet wyraz w przemówieniu, jakie do uczestników tej miesięcznicy smoleńskiej pan prezes Kaczyński wygłosił. Otóż między innymi powiedział im, że no, nasza droga jest kręta, ale ufajcie mi, że kroczymy razem tą samą drogą. To wezwanie do zaufania pokazuje, że rzeczywiście uważa, że wszyscy powinni się poświęcać dla niego i nawet nie zadaje sobie trudu, żeby im wyjaśniać, dlaczego powinni to robić. No a ta wzmianka o tym, że tą samą drogą idziemy, to może być prawdziwa. Szczury idą tą samą drogą, co szczurołap, tyle tylko, że każdy w innym celu tą drogą podąża.
No i to może być ta różnica. Proszę Państwa, no z jednej strony tutaj mamy miesięcznicę, chociaż Jarosław Kaczyński zapowiedział, że we wrześniu już to dobiegnie końca, że już dotrzemy do celu. No co tam, jaki to cel ma być, to też nie wyjaśnił. Poza pomnikiem oczywiście, który tam zamierza postawić Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi naszego nieszczęśliwego kraju. No ale no, w każdym razie te miesięcznice mają się skończyć. No nie wiadomo, czy poznamy prawdę wtedy, czy nie. Pan minister Błaszczak z jednej strony podobno dzisiaj mianował Antoniego Macierewicza szefem podkomisji tej smoleńskiej, ale z drugiej strony słychać, że rzeź Macierewiczątek tam w Ministerstwie Obrony. Na pierwszy rzut oka miał pójść pan Bączek, który był szefem służby kontrwywiadu wojskowego. No jak tak dalej pójdzie, to po złowrogim ministrze Macierewiczu nawet cień w Ministerstwie Obrony nie pozostanie. Ku uciesze starych kiejkutów, którzy tam na pewno panu za pośrednictwem pana prezydenta podsuną panu ministrowi Błaszczakowi swoich jakichś faworytów. No zobaczymy, co to się będzie się działo, jak mówi Jurek Owsiak. No ale niezależnie od tego, do Brukseli pojechał na przesłuchanie pan premier Mateusz Morawiecki. Został przesłuchany przez dwóch owczarków niemieckich, Jana Klaudiusza Junckera i Franciszka Timmermansa, drugiego owczarka niemieckiego, co to ma skórę jak hipopotam. No i nigdy nie zaniedbuje okazji, żeby Polskę trochę potarmosić. Więc pan Mateusz Morawiecki o godzinie 23, pozaraz bezpośrednio po tym spotkaniu, przeprowadził konferencję prasową z dziennikarzami, no i powiedział tam, że tam się tłumaczył na tej konferencji, że Polska dobrze chce i tam dobrze chciała i tak dalej, to dlatego te reformy robi, żeby tu było sprawiedliwie i transparentnie i tak dalej. No dziennikarze pytają go, a co tam ci przesłuchujący powiedzieli, a tu chyba mu nic nie powiedzieli, bo pan Morawiecki powiedział, że to ich trzeba zapytać. Ja oczywiście przy tym przesłuchaniu nie byłem, ale wyobrażam sobie, że mogli mu jednak coś powiedzieć. Na przykład powiedzieli mu tak, no wiecie, rozumiecie Morawiecki, my wiemy, że wy jesteście dobry chłopczyk, ale i nawet w gruncie rzeczy my wam wierzymy, ale wiecie, no co z tego, że wyście dobrze chcieli, kiedy wyszło jak zawsze. W związku z tym nie upierajcie się już Morawiecki, przyznajcie się i wtedy my tu wystąpimy do naszej złotej pani, żeby tam złagodziła wam trochę karę. No chyba tak trzeba będzie zrobić, dlatego że pan minister Czaputowicz powiedział, że jak tylko przyjedzie z Bułgarii, gdzie tam wcześniej ta wizyta ministra Waszczykowskiego jeszcze była zapowiedziana, natychmiast pojedzie do Berlina, żeby poprawiać stosunki z Niemcami. No to nie byłoby złym pomysłem, gdyby nie to, że na obecnym etapie poprawić stosunki z Niemcami można tylko w jeden sposób, mianowicie taki, że Polska znowu zacznie się słuchać naszej złotej pani, w podskokach wykonywać nie tylko wszystkie swoje jej polecenia, ale nawet odgadywać jej myśli. Jestem pewien, że pan minister Czaputowicz potrafi i jedno, i drugie, i trzecie, więc tu jest nadzieja na poprawę stosunków z Niemcami i ocieplenie stosunków z Unią Europejską. Ale oczywiście za cenę wywieszenia białej flagi. Ta biała flaga, jak już powiedziałem, będzie na pewno przyozdobiona rozmaitymi kolorowymi wstążeczkami, żeby wyznawcom prezesa Kaczyńskiego troszeczkę tę bezwstydną biel przysłonić. No i już od jednego mojego honorable korespondent dostałem cynk, jak teraz będzie się nawijać, że no to trzeba właśnie cofnąć się tam dwa kroki, żeby jeden krok do przodu zrobić, potem taki, który oczywiście wszystkich wrogów Polski polwali na kolana. A tymczasem na Newie już cumuje krążownik Aurora, to znaczy wzrasta liczba połączeń. Każde nasze miasto większe, które ma lotnisko, ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Izraelem. No i
ciekawe, co to za pasażerowie tam wsiadają do tych samolotów, bo w tamtą stronę to mogą wsiadać pielgrzymi, którzy tam do Ziemi Świętej pielgrzymują, no ale do nas, no to chyba nie pielgrzymują, z wyjątkiem tych hasydów, którzy przylatują z Nowego Jorku, ale to z Nowego Jorku, do Leżajska, żeby tam celebrować przy grobie Cadyka Elimelecha. Natomiast inni to chyba przyjeżdżają tutaj, przylatują tutaj samolotami, żeby robić interesy. No i tutaj dymisja pana ministra Szyszko to wskazuje na to, że środowiska żydowskie, a w każdym razie tego, już uważają Puszczę Białowieską, a i w ogóle wszystkie polskie lasy za swoją własność. No i w związku z tym żadnej wycinki tutaj nie dopuszczają przedwczesnej, o tym, jaka wycinka będzie, to już kto inny będzie decydował i tak dalej. Proszę Państwa, kiedy tutaj rozpamiętujemy następstwa głębokiej rekonstrukcji rządu, no to stare kiejkuty, które za pośrednictwem pana prezydenta Dudy już tam go obstawiają powolutku, przeprowadziły tutaj swoje zamiary przy okazji rekonstrukcji, pozbyły się znienawidzonego ministra Antoniego Macierewicza, obsztorcowały opozycję nieprzejednaną za pośrednictwem stacji telewizyjnej TVN, że opozycja okazała się nieprzygotowana na głęboką rekonstrukcję rządu, no i została za pośrednictwem stacji telewizyjnej TVN, którą nie od dzisiaj podejrzewam o niebezpieczne związki ze starymi kiejkuty, została obsztorcowana za safandulstwo. No myśmy tutaj się postarali, a wy frędzle w ogóle tylko nie dość, że nie stanęliście na wysokości zadania. Widać, proszę Państwa, na tym przykładzie, na przykładzie tego obsztorcowania, że stare kiejkuty naprawdę myślały, że pan prezes Grzegorz Schetino potrafi coś wymyślić, czy pani ta Ewa Kopacz potrafi coś samodzielnie wymyślić, czy posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska, nie mówiąc już o panienkach z Nowoczesnej. No, widać, że to u starych kiejkutów też chuda fara jest, bo to jak oni liczą na takich frędzlów, no to tam się przeliczą. No i nie trzeba było długo czekać. W Sejmie była batalia, odbyła się przy pustej sali właściwie, bo wszyscy tam teraz już tam się czym innym rajcowali wtedy, na temat ustawy z jednej strony ratujmy kobiety, to wściekłe kobiety, które tam paradują na czarno, to z żałoby po utraconej niewinności, paradują po ulicach, tam parasolki otwierają, w ogóle wszystkie inne tam, żeby ułatwić dostęp do sanktuarium swojego ciała oczywiście, rozmaitym miłości głodnym płeciom. No i jak to śpiewał Stanisław Grzesiuk, no i proszę Państwa, z jednej strony ratujmy kobiety, a z drugiej strony, żeby tu aborcję skasować. Przy pustej sali ta debata się odbyła, ale to tam jeszcze drobiazg. Najgorsze było to, że kilkudziesięciu posłów nieprzyjednanej opozycji w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, a niektórzy nawet głosowali przeciwko temu, żeby kobiety ratować. No i w związku z tym trójka posłów została wyrzucona z Platformy Obywatelskiej, między innymi pani poseł Fabisiak, pan poseł Biernacki. No to nie byli jacyś tacy posłowie, tylko o pewnym ciężarze gatunkowym, zwłaszcza pan Biernacki. No a z Nowoczesnej też kilkunastu chyba parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniach, w tym głosowaniu. W związku z tym no, pani Barbara Nowacka jest strasznie rozgoryczona, że to szajs w ogóle, że tylko selfie sobie robili tam z tymi wściekłymi dziewuchami, a tak jak przychodzi co do czego, to zaraz rozporki zapinają i dudy w miech chowają. No dobrze to nie wygląda, proszę Państwa.
No i nie wiadomo, do czego tu dojdzie, bo Nowoczesna już się tam rozpada. Pani, moja faworyta, wielce czcigodna Schöring-Wielgus, już to zawiesiła chyba swoje członkostwo w Nowoczesnej, bo już nie może patrzeć na taką rozpustę. No i proszę Państwa, pani Lubnauer powiedziała, że jestem wściekła. No, powinna, radzę jej z dobrego serca, żeby poszła do jakiegoś dobrego weterynarza, bo wścieklizna jest chorobą zwierzęcą. Czyżby się zaraziła od posła Niesiołowskiego? No, mam nadzieję, że nie. Wścieklizna wprawdzie jest zaraźliwa, ale nie podejrzewam, że pani Katarzyna Lubnauer jakieś takie bliskie spotkania trzeciego stopnia urządzała sobie z panem posłem, wielce czcigodnym panem posłem Niesiołowskim. Takie rzeczy to nie. No, to pan poseł Niesiołowski jednak był w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, to takich bliskich spotkań z panią Katarzyną Lubnauer, która zdaje się gdzie indziej była, to by unikał przezornie, bo to nigdy nie wiadomo, czy potem go nie oskarży, było molestowanie i tak dalej, a tu teraz trzeba będzie notarialny akt sporządzać przed każdym takim bliskim spotkaniem trzeciego stopnia, no i notariusz będzie brał potem lupę i będzie sprawdzał, czy to wszystko się odbywa zgodnie z tymi warunkami aktu notarialnego. Proszę Państwa, wkraczamy w bardzo trudny okres. Nie wiem, jak to karnawał będzie wyglądał, jeżeli tutaj te akty notarialne wejdą w życie. No, na szczęście jeszcze nie wszystkie kobiety się wściekły i pani Catherine Deneuve zatrąbiła do odwrotu. No słuchajcie, przecież podrywać tego, szarmanckie jakieś takie rzeczy, no nie chodzi o to, żeby od razu tam łapać za krocze, ale no, jakieś takie komplementy to można chyba paniom powiedzieć, bez konieczności przywoływania notariusza zaraz do tego. No krótko mówiąc, proszę Państwa, jaki z tego wniosek płynie? No, może ten pomysł, żeby prawo głosowania przyznać kobietom, był jednak przedwczesny, bo to, żeby kobietom, żeby w ogóle komukolwiek przyznać prawo decydowania o państwie, to trzeba z góry zakładać, że ten ktoś ma jakieś wyobrażenie o tym, jak państwo funkcjonuje. Natomiast te panienki to być może, że w ogóle nawet nie wiedzą, skąd się dzieci biorą. No to takim osobom dawać prawo decydowania o losach milionów ludzi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy niektóre państwa, nasze na szczęście nie dysponuje bronią jądrową, ale niektóre państwa dysponują bronią jądrową i to nie chodzi o te jądra, które tam panowie mają, tylko rzeczywiście to taką pierwotną siłę przyrody, można powiedzieć kosmiczną siłę, wobec której nawet taki wybitny fizyk, który mnie jedno widział, mówię o Robercie Oppenheimerze, jak taki wybuch na pustyni Alamogordo w Nowym Meksyku, to zrobił na nim takie wrażenie, że zacytował Apokalipsę świętego Jana, powiedział: ja jestem alfa i omega, początek i koniec, więc państwa dysponujące takimi potężnymi siłami naprawdę powinni przemyśleć jeszcze raz, czy by nie ograniczać praw wyborczych, prawa decydowania o państwie. Bardzo ciekawą propozycję przedstawił w swoim czasie na ten temat Friedrich von Hayek. Otóż on zaproponował, żeby zmodyfikować parlamentaryzm. Nawet i on się nie odważył dokonać zamachu na prawo powszechnego głosowania, ale zaproponował, żeby zmodyfikować system parlamentarny. Nazwał to demarchią w taki sposób, żeby utworzyć dwie izby parlamentarne. Pierwsza to izba rządowa, która by była wybierana tak jak dotychczasowe parlamenty i tam się zajmowałaby wszystkim, całą tą pornografią polityczną, z wyjątkiem jednej rzeczy. Tą by się nie mogła zajmować, mianowicie ustanawianiem praw, bo od ustanawiania praw według Friedricha von Hayek to byłaby tak zwana izba praw.
która by była wybierana już zupełnie inaczej, by funkcjonowała. Po pierwsze, wysoki cenzus wieku, 45 lat minimum, do uzyskania czynnego i biernego prawa wyborczego do Izby Praw. Co więcej, kadencja posła wybranego do tej Izby Praw trwałaby lat 15, więc byłaby dosyć długa, ale zarówno kandydować, jak i głosować można by było w tych wyborach tylko raz w życiu. Jaki cel miałoby takie ograniczenie? Ano taki, że poseł, który by został wybrany do Izby Praw w wieku no, co najmniej 45 lat, kończyłby kadencję w wieku lat 60, więc i nie mógłby już kandydować po raz drugi, więc jest szansa, że ustanawiałby prawa już pod kątem potrzeb państwa, takich długofalowych, a nie pod kątem doraźnych potrzeb wyborczych, politycznych. No i dzięki temu Fryderyk von Hayek uważał, że prawa by się systematycznie, jakość praw by się systematycznie poprawiała. No być może, że warto przemyśleć jeszcze raz ten pomysł, chociażby dlatego, że pan prezydent Duda lekkomyślnie w maju zapowiedział przeprowadzenie w przyszłym roku referendum konstytucyjnego. W związku z tym no, nawet i taka propozycja chyba by była zgodna z konstytucją czy ze standardami europejskimi, bo w końcu Fryderyk von Hayek był bardzo takim nieposzlakowanym Europejczykiem i nawet założycielem stowarzyszenia Mont Pèlerin, w którym nobliści tam zasiadają i tak dalej. No więc myślę, że ani Jan Claudius Juncker, ani nawet Franz Timmermans, który nie przepuszcza żadnej okazji, żeby Polskę potarmosić, to z tej okazji by się nie ośmielił chyba skorzystać, no bo byśmy go zaraz tutaj podsumowali, że wprawdzie jest to owczarkiem niemieckim, ale takim, który się wściekł i trzeba było go oddać do weterynarza, tak samo jak to radzę wielce czcigodnej pani Katarzynie Lubnauer.